skok wykonujemy przeskakując tylnie nogi na przednią, ale także po przeskoku ciężar ciała rozkładamy równomiernie na obie nogi. Doskok wykorzystujemy, aby zwiększyć szybkość, z jaką się poruszamy. Zwróćcie uwagę, jaka jest różnica w szybkości między doskokiem a krokiem bokserskim. Zawodnicy w walce poruszają się i walczą, wykorzystując kroki bokserskie w różnych kierunkach. Kiedy chcą zaskoczyć przeciwnika, wykorzystują doskok, aby zaskoczyć go. Zobaczmy, jak to robią zawodowcy. Zwróćcie uwagę, jak Leonard szybko się porusza, pracując tylko i wyłącznie doskokiem. I tutaj zaskakuje przeciwnika lewym prostym. Jones Junior wykorzystuje kroki, żeby się ustawić. Prawy z doskokiem i lewy sierp z doskokiem. Tak? Popatrzcie na pracę. Wchodzi. Doskok z prawym i jeszcze doskok z lewym sierpem. I tutaj możemy jeszcze raz popatrzeć całą akcję. Ustawił się, doskok i poprawka. Dziękuję za obejrzenie filmu. Jeśli film się podobał, proszę o suba. Jeśli nie, o komentarz. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć!